Jak wiemy, smogi w Ninjago również mogą osiągnąć pełnię możliwości, tak zwany prawdziwy potencjał, a dzisiaj przyjrzymy się pod tym względem chyba najważniejszemu smokowi w ostatnim czasie, czyli Raju. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami i ciekawostkami ze świata Ninjago, albo po prostu jeśli spodoba Ci się ten film, to będzie mi mega miło, gdy zasubskrybujesz mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, a tymczasem zaczynajmy. Jak wiemy, Raju będzie stawał się coraz to większy i potężniejszy wraz z kolejnymi sezonami i wygląda na to, że urośnie już w drugiej części najnowszego sezonu. Oczywiście nie tak całkiem, ale będzie on trochę większy niż był do tej pory. Dlaczego tak myślę? Ponieważ na plakacie, który promuje najnowsze odcinki, widać, że Raju sięga Lloydowi praktycznie do ramion, podczas gdy w ostatnich odcinkach sięgał mu zaledwie do bioder. Na pewno jakiś wpływ ma na to zmiana pozycji, ale i tak wydaje się on większy i masywniejszy niż był do tej pory. Moją tezę zdaje się potwierdzać fakt, że w przyszłym roku dostaniemy zestaw o tytule Baby Raju, który będzie kosztował 15 euro. Oznacza to, że nie będzie to jakiś wielki zestaw. Będzie mniej więcej tej wielkości, co ogar łowców smoków, który mamy aktualnie, jednak będzie to Raju do zbudowania. Oznacza to, że Raju z takiego malutkiego smoczka stanie się po prostu takim średnim smoczkiem, jeśli mogę tak nazwać, no i wraz z kolejnymi sezonami osiągnie w końcu swój prawdziwy potencjał. No właśnie, jak ten prawdziwy potencjał Raju może wyglądać? Jak wiemy, jest on smokiem źródła. Aktualnie znamy tylko dwa takie smoki. Właśnie Raju, a także tego smoka, który jest więziony przez Imperium, ponieważ Matrona, która pojawiła się w drugim odcinku najnowszego sezonu, nie jest smokiem źródła. To po prostu smok, który stoi na czele plemienia i jest troszkę potężniejszy niż te zwykłe smoki, ale do potężnego smoka źródła to mu jednak daleko. Smoki źródła wyróżnia przede wszystkim niezwykła potęga. Mają w sobie niesamowite pokłady energii, zdolne zniszczyć całą krainę, o czym zresztą dowiadujemy się w 10 odcinku najnowszego sezonu. Co więcej, smoki te są bardzo wielkie, więc możemy sobie tylko wyobrazić, jak wielki i potężny kiedyś stanie się nasz Raju. Wydaje mi się, że w późniejszych sezonach odegra on bardzo ważną rolę i że jeden sezon na pewno będzie poświęcony właśnie niemu. Nie jakiejś innej postaci, jak na przykład Lloyd, Ayn czy Sora, ale właśnie Raju, który odegra w tym sezonie kluczową rolę. Nie wiadomo jeszcze, jaki to będzie sezon, ale patrząc na to, że Raju musi jeszcze urosnąć i tak dalej, to wydaje mi się, że będzie to mniej więcej trzeci, może czwarty sezon powstania smoków. Także troszkę będziemy sobie musieli jeszcze poczekać, jednak myślę, że będzie warto. Myślę, że prawdziwy potencjał Raju to będzie coś niesamowitego, że będzie on najpotężniejszym smokiem, jakiego kiedykolwiek mieliśmy w całym Ninjago. Tak naprawdę skrywa on w sobie wielką moc, którą sam musi jeszcze odkryć, wiecie. Na razie to jest jeszcze zwykłe, niepozorne chucherko, a w przyszłości stanie się prawdopodobnie najpotężniejszym smokiem, najpotężniejszym stworzeniem w całym Ninjago. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!